Cześć, witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii Komiksowo. I dzisiaj drugi z pięciu numerów wydanych komiksów Władcy Much. Tym razem Order dla Maślanej, wujek Alfred. Komiks, jak widzicie, przyszedł do mnie w stanie dobrym. Oczywiście przód informacje o plakacie z Maślaną na ścianie za darmo. O konkursie, który już pewnie wygasł parę lat temu. I o tym, że są tutaj bardzo brzydkie słowa, także dzieci się. Z tyłu oczywiście mamy wypatrywać kolejnego numeru, który również obejrzycie w naszej serii komiksowo. Cena tego komiksu to 9,99. Była cena oczywiście. Ja ten komiks dawałem zakupić za 5 zł, co według mnie jest dosyć korzystną ceną i przy okazji okazją. Mam tutaj oczywiście na początku opis wszystkich postaci. No i mamy nasz komiks Order dla Maślany. Komiks, który ogólnie ten numer jest troszkę grubszy od poprzedniego. Nie wiem, czy to ze względu na plakat, czy który jest po prostu chyba trochę większy, tak mi się przynajmniej wydaje. Czy ze względu na samą powieść. Jak widzicie, jest tu trochę krwi, jakichś tam przekleństw. Ale komiks czyta się bardzo przyjemnie, jeżeli ktoś lubił ogólnie Władcę Much. O, może wam tak spojrzę tą kamerę. O, chyba tak będzie lepiej. Ogólnie historia opowiedziana bardzo dokładnie, dużo dialogów, co mnie zadziwiło. Przede wszystkim na dobrej jakości papierze. Nie będę wam tu mówił ogólnie o czym to jest, bo to ciężko ogólnie powiedzieć. No i większe takie recenzje będę na pewno mówił przy komiksach ze Star Warsów, których ogólnie jestem fanem i na pewno dokończymy tam parę zaczętych już, kupę czasu, chyba rok temu serii. Po prostu nie miałem czasu ze względu na wielką kolekcję na Torgala. Nie miałem czasu po prostu dokupić sobie tamtych Star Warsów, no ale myślę, że to zrobię. Oczywiście pozostaną nam jeszcze trzy numery z serii Władcy Much. Ale postaram się je bardzo szybko dodawać na YouTube. Żeby szybko pozbyć się tych komiksów z Władcy Much. I tutaj mamy ten plakat. Tam właśnie z Maślaną, coś tam chyba widać. I mamy również drugą lekcję. Przepraszam, czwartą lekcję, ale drugą w tym komiksie. Nie wiem, jak to zrobić, żebyście to dokładnie widzieli. Światło się dosyć mocno odbija. O, właśnie, może w ten sposób. Także ogólnie komiks fajnie się czyta, no, dla tych oczywiście, co lubią Władcy Much. Ja go dokupiłem tak do swojej kolekcji, żeby mieć komplet tych pięciu zeszytów, co zostały wydane. No niestety tylko pięciu, bo jak powiedziałem w poprzednim filmiku, niestety nakład był mały i zrezygnowali z wydania po prostu następnych numerów. Mimo tego, że w tym piątym z tyłu już była informacja o następnym numerze. Nawet była tam chyba jego okładka, ile dobrze pamiętam. No ale nie wyszedł. Niestety. Niestety albo niestety, jak to tam woli. I jak widzicie, Władcy Much powrócą w następnym albumie. Komiks, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest trochę grubszy od poprzedniego. Okładka, tak jak i w poprzednich, na tym okładce bardzo podobna stylizacja. Trochę inne kolory. No i oczywiście kawałek z samego komiksu. I to by było tak naprawdę na tyle. Oczekujcie kolejnego filmiku z serii komiksowo. Jeżeli podobał wam się ten film, nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę i zasubskrybować naszego kanału, aby być bliżej z informacjami dotyczącymi nowych filmików, konkursów i aktualności.
Ja się z wami żegnam, do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.